Wiesz co, z pole dancem jest trochę tak, że oglądamy najczęściej filmiki bardzo zaawansowanych osób. Wszystko wygląda płynnie, lekko, miło, przyjemnie. I osoba, która ogląda takie rzeczy, myśli, że to jest proste. Potem przychodzi na zajęcia i okazuje się, że wszystko od pierwszych zajęć wymaga wysiłku, pracy, siły, tego też rozciągnięcia, ale jest takie trochę zderzenie ze ścianą. Natomiast jeżeli przychodzimy sobie na zajęcia pole dance, to jak najbardziej możemy przyjść z ulicy i powolutku małymi krokami się wzmacniać i wdrażać. To jest właśnie w tym jakby piękne, ponieważ przychodzimy sobie do takiego powiedzmy pole dance'owego przedszkola, uczymy się krok po kroku, nasze ciało się zmienia, my się robimy silniejsze i w trakcie naszego szkolenia będziemy się uczyć coraz trudniejszych figur. I będziemy poznawać ten pole dance coraz bardziej.